Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejna gra z serii See You Sam. Kolejna seria na kanale, jest to See You Sam, drugie starcie. Po pierwszym starciu, panie i panowie, odlecieliśmy statkiem i zobaczymy, co teraz się stanie. Intro jest szybkie, intro jest fajne, intro jest gładkie, ponieważ nie ma muzyki w menu. Nie chcę was zarządzać. Także nowa gra, panie i panowie, i dostałem od, z tego co pamiętam, Kamila, tak, z komentarzy, wyzwanie, żeby grać na trudnym, dla doświadczonych graczy Serious Sam. Także zagramy na trudnym, zobaczymy, co się wydarzy. Jest dubbing polski, jest polszczenie polskie. Miejmy nadzieję, że dubbing jest lepszy. Dawno temu, w początkach XXI wieku, Ziemia została gwałtownie zaatakowana przez zrobię kreatury Mentala, rodzaj ludzki miał przejść do historii. Sam Sirius Stone, najdzielniejszy bohater, miał przyjść, rozwalić wszystko i ratować wszystkich dookoła. To jest początek pierwszego starcia. Czy ja odpaliłem dobrą grę? Dzięki starożytnemu artefaktowi znanemu jako Time Lock, czyli zamek czasu, pozostawiony na ziemi przez starożytną miastę obcych, sam został przeniesiony do była to wielka świątynia wzniesiona przez kobietę, władczynię Egiptu, bla bla bla. Zobaczymy, czy taka będzie lagować, czy nie. Co mu ustawienia na Full HD? Zobaczymy. Czy ta gra będzie działać lepiej niż pierwsze starcie. Miejmy taką nadzieję. Opowiem tam, to jest Luxor? Podczas swoich wędrówek po całym Egipcie sam odkrył liczne ślady cywilizacji syjańskiej. Między innymi za czasu dowiedział się o ich statku kosmicznym ukrytym gdzieś w Układzie Słonecznym. Wow. Oczywiście Mental nie zasypał gruszek w popiele. Do Egiptu nieustannie przybywały nowe rzeczy jego sługusów, ale poprzez Samowi humor. Ale sam z charakterystyczną dla siebie powagą powiedział, jak sobie radzi ze złoczyńcami. Powagą, czyli był serious, no nie? Tak, to było. Wszystkie co na jego lecą, on sobie stoi wywalone. Byłeś martwy, stary, już tutaj. Wielka piramida. Oczyścił sobie drogę aż do wielkiej piramidy. Tak było, panie i panowie. Jeżeli oglądaliście serię, to wiecie. Jeżeli nie, tu jest seria, którego starcie, zobaczcie sobie. A tam czekał nań mocarny Akzan III, z Owego Czarnoksiężyk, jeden z najtwardszych sługusów Mentala. A go pokonaliśmy. Który wszedł Samowi w drogę. Dosłownie. Dosłownie wszedł Samowi w drogę. Ale go pokonaliśmy. Tak było, to zakończenie pierwszego starcia. Ale wchodzenie samo w drogę to nie najlepszy pomysł. Mi się pytanie, czy to wygląda lepiej niż pierwsze starcie tutaj. Po chwalebnej batalii sam pokonał tego giganta. Idzie oczywiście z Coltem, z miniganem. Ale okej. Gra tutaj nie działa dobrze, także. I teleportował się statek kosmiczny. Myślałem, że sam. Trochę czytałem tak dziwnie. Na statek kosmiczny. Geronimo! A teraz odleciał owym statkiem. Sirius sam leci na Syriusza. Na planetę, na której siedzi Mental, z tego co pamiętam. Tak chyba powiedzą, żeby wykończyć Mentala, prawda? A może nie? O nie! To jest ten pojazd, który był w Świętych Ogrodach. Hiperprędkość! Dlaczego mają nas dogonić? No są nasi fani, no tak. Nie będę hamował, bo nie jestem hamem! I dup! Co to było? O nie, spadam! Ale gdzie? Egipcie! Egipcie? Nie! Tylko nie znowu w Egipcie! Ten dubbing nie jest najlepszy na świecie, a jest lepszy niż w jedynce. Tylko nie znowu w Egipcie! Seria de Chiapas! Nie mam pojęcia, jak to się czyta, nigdy nie wiedziałem. Uzbrojenie, mamy nóż wojskowy i oczywiście Colta. Nic innego, nic nowego. Holy shit! Alright, okej, panowie, wypływamy. W takim razie muszę sobie zmniejszyć sensitivity. Przede wszystkim i gra działa. No, aktualnie całkiem dobrze. Zobaczymy, jak to będzie później, ale muszę sobie zmienić oczywiście. Nie to, Jezus Maria. Gdzie to było? Nie audio. Tutaj, ustawienia klawiszy. Czułość, there we go. 20, nie wiem, 16, kurna.
No, 16 jest okej. Okay. To mamy budkę telefoniczną, która powinna być na końcu pierwszego starcia, jak wjeżdżamy do piramidy, do środka, tam walczyć z Akzanem. Tak powinno być. Jeżeli jakieś glitche będą, to oczywiście gra jest stara, miejmy na uwadze. To jest 2002 rok, jeżeli dobrze pamiętam. Nasz statek u góry wybucha. No a widzicie, takie cienie tutaj są, które nam przeszkadzają trochę. Gra chodzi aktualnie w 130, 120, 150 FPS-ach, tak dziwnie to się wszystko tutaj zmienia. Nie wiem, czy jak poczekamy tu chwilę, czy coś się z tym statkiem przypadkiem nie stanie, no ale mogę się mylić. I ta budka powinna być właśnie na końcu pierwszego starcia, nie wiem, czy mi nie było. Hello. Jak się używa w tej grze czegokolwiek? Enterem, okej. Okay. Halo, centrala? Poproszę z Las Vegas. Poproszę z Las Vegas! Odbierzcie. Blondie, to ty? Nie, to John. John. A on kiedy przyjdzie? Przyjdzie, gdy skończy, chłopcze. Co skończy? Nie, ten dubbing będzie niesamowity. Jezus moja, ja dałbym wszystko. Dałbym swoją nerkę, lewy palec u małej nogi, wszystko. Małe nogi, małe stopy. Nieważne. Żeby był dubbing polski w Suicide dwójce, dałbym wszystko, wszystko bym dał. Ale okej, okay, pierwszy sekret oczywiście mamy tutaj na dole i jest to rakietnica, panie i panowie, którą trzeba zdobyć, którą trzeba przepłynąć i zdobyć. Także zdobądźmy ją sobie. No tu powinna być zaraz, nie mam pojęcia, jak się opada szybciej. C? Nie wiem, czy opadam szybciej czy nie, ale tu powinna być rakietnica gdzieś. Jest, okej. Okay. Tak, C się opada szybciej, dobrze. Musimy szybko wypłynąć stąd. Tak, krótko mówiąc, w każdym Suicide na początku, w sensie w takim 3D, takim jak teraz, na początku każdego poziomu pierwszego jest rakietnica schowana. W czwórce, w trójce, wszędzie jest schowana rakietnica. Za każdym razem. Także polecam ogólnie szukać rakietnicy, no nie? Dobra, czy to będzie... jestem dywarem, bo tym ogólnie w angielskiej wersji jest look ma, I'm a lumberjack. Jak jest Netflixa? Nie kółkiem. Powinien być tylko myszy, okej. Okay. Rakietnica oczywiście, dobrze. Patrz, jestem drwalem. Jestem drwalem. Piła łańcuchowa, to jest rzecz nowa, której nie było w jedynce. I rozwalam drzewa nie bez powodu, ponieważ będziemy mieli za to Tomigana, albo amunicję do Tomigana nawet. Tam jest pancerz, w ogóle tego nie wziąłem. Także musimy się wrócić jeszcze. To jest interesująca rzecz. Sirius sam pływa szybciej niż biegnie, niż chodzi, także to jest na pewno interesujące. I tak, ja tej części Sirius sama nie do końca lubię. Ale i tak będziemy się w niego fajnie grało, bo to jest w końcu Sirius sam. Ale krótko mówiąc, chodzi mi... Gdzie jest ten pancerz, proszę bardzo? Tutaj. Krótko mówiąc, jest ten Sirius tam okej, okay. W sensie fajnie się w niego gra i tak dalej, ale jest kompletnie inny niż jedynka i jakakolwiek w sumie inny część Sirius tam, ponieważ tu jest dużo zagadek, dużo takiej lokalizacji ciekawych, ale też bardzo mi się wydawało, że mechanicznie dużo lokalizacji jest po prostu pustych, że są po prostu, okej, one są, ale są ultra puste. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie ja jestem na poziomie trudnym, więc muszę się pilnować. Zagubiona dolina. Jak najbardziej, Sierra de Chiapas. Ja nie mam pojęcia, jak to się ogólnie czyta, także I'm so sorry. Ja widzę gnaja na horyzoncie już. No mam więcej zdrowia też przy okazji, także to jest w ogóle już dramat. Pod E się oczywiście skacze, a nie przeładowuje, bo czemu miałoby być inaczej? Dobra, ale ja was mogę zrobić tak. Tyle was było. Tam widzę strzelbę, ale to migana powinniśmy dostać, jeżeli rozwalimy któreś drzewo albo specyficzną ilość drzew. Gna jest samica. Czemu samica jest silniejsza od samca, nie mam żadnego pojęcia, ale fajnie takie coś widzieć, fajną odmianę, że sam jest najsilniejszy, prawda? Chyba, co mnie tu czeka, bo ja nie pamiętam, nigdy nie grałem na trudnym. Po prostu grę mało pamiętam, bo mało w nią grałem, bo mówię, nie jest to moja ulubiona część jest sama. Nie będzie, przez ogólnie się... wiele czynników w sumie, tak szczerze, całkowicie szczerze. I'm a lumberjack and I'm okay. Co do mnie leci, gnaj. Możesz lecieć, stary. A w sumie stara.
Chyba to jest samica. Trochę was tu leci. Za chwilę jeszcze chyba clear będzie. Tu chyba byki chyba nawet już teraz będzie, mi się wydaje. Nie jestem przekonany co do tego. Tak, widzę cię. Tutaj skoszony. No chodź. Pyk, pyk. Dobranoc, dziękuję bardzo. Miło was było poznać. No i znacznie więcej leci, to na pewno. Ach, moja dawna miłość. Ten tabik jest naprawdę lepszy niż w jedynce, ale on taki dziwny jest, taki mega robotyczny. Bo mi się tak wydaje, to nie? Tak było w tej kasence przed chwilą, że... O nie! Spadam! A gdzie? W Egipcie! W Egipcie? Tylko nie znowu w Egipcie! Niestety znowu sami idziemy do Egiptu, no musisz to przeżyć. Też to muszę przeżyć, więc... Okej, myślę, że coś spadło na mnie, lol. Dziwne to było. Ile ja tych drzew jeszcze muszę rozwalić? Chyba, że się pojawiło już, ja o tym nawet nie wiem. No i to rozwalimy wszystkie. To nam szkodzi, prawda? Być trochę rywalem, skoro mamy nową zabawkę, której nie mieliśmy nigdy wcześniej. Czemu jej nie wykorzystać, prawda? Być do mnie leci. Ścięty ten, metacz ognia. Spoko. Czemu trzech pociski są w 30 FPS-ach? Powiedz mi, stary. Co się stało złego? O, kamikaze, no tego nie rozwalimy już, pio. Znaczy rozwalimy, ale dostajemy sporo obrażeń, także... Tu sobie pozwolę użyć... A w sumie nie strzelby. Nie widzę, gdzie biegną w sumie, bo teraz rozwaliłem te drzewa i nie widzę nic. Oni są szybcy! O kurna, oni są mega szybcy! Niedobrze, bardzo niedobrze zresztą. Zdążyłem przeładować jeszcze. Ścięty kamikaze, ścięty metacz ognia. Tak, 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 tak. Pominam jakieś drzewo? Nie, okej. O kuźwa, trochę ich leci, ja to słyszę. Aż dwójka! Okej, dostał obrażenie i nie przestał krzyczeć. To jest zmiana względem jedynki. Okej, no i oni zdecydowanie chcieli pokazać, że potrafią więcej z Sensei Justamem w tej dwójce. Że potrafią zrobić więcej rzeczy lepiej przede wszystkim. No i moim zdaniem im to wyszło, że pokazali coś innego faktycznie, że Sensei Justam może być inną grą niż tylko nawalanie głupie do potworów. To na pewno. Leci clear, nasz pierwszy clear, panie i panowie. W tym Sensei Justamie. Tyle go było. Tu jest Bombardiero. Commandore Bombardiero. Kolejny clear leci, nie wiem czy dwóch nie leci, właśnie dwa lecą, dobra. To się uzbroimy już naszą strzelbę, żeby ich rozwalić. Dziwnie działają, mówię, te przeciwnicy, albo mi się wydaje, bo po prostu są szybszy. Szybsi. Okej, dostałem dużo informacji o klerze i ściętym bombardierze. Czy ja to właśnie zajmowałem? Chyba tak. Lol. Za chwilę będzie byk. Ja to pamiętam. Ja nie chcę umrzeć ogólnie, bo... No... Sobie F6 lepiej wezmę w takim razie, skoro ja się już teraz boję, że umrę, to lepiej zapiszę grę, bo to się jeszcze źle skończy. Już chyba Ardulian pojawiał zielony, jeżeli dobrze pamiętam. Nie jestem przekonany co do tego. Jeżeli się pojawi, no to może być sieniu. No nie wiem, co się pojawi dodatkowego jeszcze właśnie na tym poziomie trudnym. Boję się ogłęgać o trudnym. Jeżeli mi będzie mega ciężko, to wrócimy do normalnego, no nie? Ale tak, to jest to challenge, który został mi zaproponowany albo na live, albo... Shit! Albo na odcinku, w komentarzu, nie pamiętam dokładnie. Jakoś tak to było. No i się zgodziłem na niego, bo to w sumie dlaczego nie? Chętnie bym się spróbował, prawda? No i jest Ardulian, dobrze mówię. O, lędaj. O, to jest trudne, będzie miał sporo zdrowia, prawda? O, jeszcze Kukrybito leci, ten! Kompletnie nowy przeciwnik właśnie, z piłą mechaniczną. No to muszę... O, Jezu, zostaw mnie! Pojebie! Chyba trochę zużyjemy tego, ale przynajmniej się uratujemy od tych kul. Żeby wyciągnąć na czas kolty i go rozwalić, no nie? O Jezu, nie zdążyłem, no bo nieważne, nic się nie stało. Żeby to nie wróciło do mnie, oczywiście, że wróciło do mnie. Oddzielny powinien być w Liberii. Okej. Kukrybito, tak jak mówiłem, dyniowaty. On jest porąbany, on będzie... On jest nowymi klejami, no nie? Krótko mówiąc, on będzie się pojawiał z nienacka często i będzie nas, ała, denerwował bardzo. Dostajemy ultra dużo obrażeń. Mój Boże. O tak, bo to jest poziom trudny. Czy może nie ultra, a będą więcej niż... Okej, to go nie zabiło, spoko.
To jest faktycznie inaczej, ja się muszę pilnować. Naprawdę, ja się wrócę po życie. Ta dolina wygląda kompletnie inaczej, jak nie ma drzew. Tak tylko chciałem powiedzieć, kompletnie inaczej wygląda bez drzew. Jestem ciekaw, jak ta gra będzie wyglądać na poziomie trudnym. Jeżeli też jesteście ciekawi, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dzwonek też polecam, żebyście mieli powiadomienia ogólnie o wszystkich filmach. No i panie i panowie, mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba tak samo jak inne. Styl prowadzenia tych serii jest oczywiście inny względem innych serii, ponieważ ja o Serious Samie nie chcę mówić, że wiem wszystko, ale wiem mega dużo. Ja na tej grze się wychowałem, na tej serii się wychowałem zresztą. No i mam nadzieję być ogólnie tutaj omnibusem. Czy każdy sekret zdobędę? Na pewno nie. Czy będę się dobrze bawił? Mam nadzieję, że tak. Ale tak jak mówię, ta gra jest na pewno bardziej zróżnicowana niż jedynka. Jest więcej bossów do pokonania i bossem na pewno nie są po prostu żaby w dużej ilości, to są faktyczne bossy. Także to jest mega fajne. Na pewno inne. Mamy 3 kolty standardowo. Mam mieć modyfikację na 3 kolty, nie? Nie wiem, czy te wszystkie drzewa będę faktycznie rozwalał, tak całkowicie szczerze. Jak się nic nie pojawi, to nie będę tego rozwalał już. Wiem, że to na bokach są chyba rzeczy do zebrania, nie? Przejdziemy tu na boki, bo nie wiem, czy ja nie umiem przypadkiem. Coś tu w ogóle jest, tak całkowicie szczerze? Powinno być. A może się mylę. Wiem, że tam po lewej, tam daleko, hen, coś jest. Ale tu na pewno chyba nic nie ma. A żebym powiedział, że tu pójdę, zapiszę sobie G, żeby przypadkiem nie umrzeć. Nie, tu chyba nic nie będzie. Pojawiłoby się już, prawda? O, to ładnie wygląda ten lens flare. No, to ładnie wygląda, okej. Pójdźmy z drugiej strony. Bo wiem, że z drugiej strony jest coś. Jest coś schowane właśnie, sekret, który jest do zdobycia. I w środku tego będzie mega ciekawie, co zobaczycie. Niedługo już. Nie wiem, czy coś z tyłu tego jest. Nie wiem, czy możemy tam w ogóle wejść i całą tą sekcję, która tu będzie, ominąć. Jestem w sumie ciekaw. Byłoby fajne do sprawdzenia. Możecie mi dać znać, jak to wygląda w wersji klasycznej. Nie ma to Migana naszego niestety. A powinien być. Powinien być. Chyba, że to jest tylko w remasterach i ja jestem głupi po prostu. Tak też może być. Jak najbardziej. Okej. Okay. Tu za tą górką powinno być schowane... Powinno być Krollywood schowane? Przypadkiem? Właśnie ten napis taki na górze? A, coś tu jest, widzicie? A, tu jest ten statek tych gości, co się rozwalili. Właśnie, co nas wlecieli. Oni tutaj są, no. Oni tu są. W sensie, ich statek, nie? Czy cokolwiek to było tak naprawdę? Nienawidzę skrzyń! Nienawidzę skrzyń! Rozwalający się autobus. Okej, to bierzemy. Nie wiem, co się teraz stanie. No idea. Okej, ta amunicja. Coś się stanie? Coś na mnie wyskoczy? Okej, apparently not. I chyba rozwaliło tak całkowicie, skoro ich tutaj nie ma. Albo uciekli stąd. No idea. O, coś się pojawiło jednak. Bo ja był mali, nie? To niby tu byli mimo wszystko i chciałaby tu były. Ale nie ma. Interesujące w sumie. Się pojawiło za mną? Nie, myślałem już. A coś jeszcze? Jeszcze. Dostałem obrażenia jak spadają. Widzieliście? Tam obrażenia dostał jak spadł. Śmiesznie. Right, alright. Dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Rozwalę te drzewa jeszcze, skoro są po drodze. Mam nadzieję dostać coś. Gdzie jest mój Toymigan? Czy nie było skrytego Toymigana w oryginale? Poważnie? Nie chce mi się wierzyć. Naprawdę to drzewo wygląda podejrzanie. Bo jest tak górce, idę je rozwalić. Albo ja zrobiłem coś źle. No idea. Bo te krzaki jeszcze chyba mogę rozwalać, no. Może o te krzaki chodziło też. No idea, naprawdę. Nie mam pojęcia, szczerze. No ale dobra, byliśmy w tej początkowej sekcji już wystarczająco długo, także... Kierujmy się już dalej. Tylko zbiorę sobie zdrowie, dobra, to wszystko. Nie rozwalam nic więcej. Mimo, że zostały tylko 3 drzewa. Dobrze, rozwalę te 3 drzewa. Skoro zostały tylko 3 drzewa.
I te krzaki jeszcze można rozwalać, ale tu wątpię, że krzaki to są też... Czy to jest coś, co może nam coś dać, także... Powątpiewam strasznie. Dobra, nic tu nie ma. Smanowałem tylko mój czas. Nie ma żadnego Tomigana w oryginale do zebrania. Po prostu nie ma. Nie ma i koniec. Nie ma Tomigana! Powinien być. Ale tu jest nasza snajperka kochana. No i tu będzie ogólnie fajna sekcja na sam początek. Zobaczycie zaraz. Zostajemy mniej amunicji jeszcze. Fuck. Będzie ciężkie. Okej, okay, snajperka. Jest, jest, jest. I teraz tak, właśnie, ten gruj tam jest. Ja pamiętałem, że on tam jest. Trzeba go rozwalić najszybciej. Snajperka sama w sobie zadaje mega bez dużo obrażeń, także ja się nie muszę martwić. Najpierw strzelaj, potem pytaj. Mamy snajperkę i będą do nas lecieć harpie z lewej i z prawej strony. Już tam leci jedna. Przydałoby się trafiać, głównie dlatego, że amunicja do snajperki jest mega ograniczona przez całą grę. Także ja wolę trafiać. Przynajmniej jak najlepiej trafiać. Dobra, dwa strzały mi snąłem, niestety. Ale to jest z tyłu! Nic nie widzę! Tutaj jest? Mogę też poczekać, aż przylecam do mnie, nie marnować amunicji do snajperki, ale hej, gram tak jak umiem. Coś się powinno otworzyć też. Za jakiś moment. Gdzie te harpie są? Tyle ich było? A nie, tutaj klej leci. No się dostanie do mnie? Dostanie się najbardziej. Holy... No nie, tu tak skręcasz gnoju jeden. Ja się nie godzę. Dobra, ile ja ci zadam obrażeń z pewnego magazynku tego? Ja muszę wiedzieć. Na czerwono, okej. Okay. Spoko, no to w sumie nie tak źle. Przyszedłem z tego bez szwanku. I to są nowe rzeczy. To w tym systemie dwójce mamy power upy. Czyli mamy nieśmiertelność, mamy dodatkowe obrażenia, mamy dodatkową szybkość i chyba coś jeszcze, nie jestem przekonany. Możliwe, że tak, możliwe, że nie. Nie pamiętam. Czemu to jest trzeba po raz drugi? Poważna prędkość! Poważna prędkość! I kolejny przeciwnik to jest taki świniok, który widzicie jeszcze nad dwoma strzałami, też chyba w miejsce, w którym będziemy, nie jestem przekonany. Tak, jak najbardziej. Nie, on strzela po prostu w nas, nie w miejsce, w którym będziemy. No i to działa zdecydowanie lepiej niż Syrusa Biedyga. Dobra, brakło mi speedu. Wow, myślałem, że to był przeciwnik, a to była jakaś skała po prostu. Dobra, rozwalony. Rozwalony. Znaczy, te bombiarze są, Boże Święte. Dostaję obrażenie, to takie spore, kurna, przestań! There we go, okej. Okay. I lecimy ze speedem w takim razie, zachowałem sobie go specjalnie. Zumbul z planety Rasadnyk. To brzmi dziwnie. Ale uznajmy, że to jest świniok po prostu i tyle. Serious damage! Serious speed! O Boże. Czy to było w wersji Xboxowej, czy w... W sumie nie pamiętam, w którym systemie to było. Chyba w dwójce. Takie teksty leciały, bo na multiplayerze po prostu. No idea. Teraz uwaga, patrzcie. 3, 4, 5, 2, 1, 7, 8, pyk! Okej. Okay. I lecimy. Mamy rzecz ognia! Też nowa broń w tym Syriusamie. Ogólnie w Syriusamie. To był dobry żart, ale... Ale my god. Wiesz, czy ta mi reaguje? No to wychodzi. Troszeczkę, ale to nie ma tragedii w sumie. Arachnoid. Arachnoid. Nadchodzi arachnoid, a ja mam do ciebie rakietę. To za lagi! Help! Boże, widzicie to? Aaaa! Okej, czyli będziemy musieli znowu zejść z grafiką w dół, ale to już w następnym odcinku, miejmy nadzieję. Co się stało? A, tutaj się otworzył kolega. Jak tu lagi są, jak tam patrzeć? Nie mogę tam patrzeć! Dobra, czyli będziemy znowu grać na znacznie niższej grafikce. Tak, więc nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czemu to jest spowodowane, naprawdę. Poszukam po... O, kukubitu, zapomniałem o nim! Przypomniałem sobie, jak już przed tymi drzwiami stanąłem. Boże, zakało, poczekałem się na nim, miałem nic powiedzieć teraz. Okej. Okay. Tą kasynkę pominę, bo to ona nie jest important, aż tak. Tam patrzę i mnie gaści, no przysięgam, to jest niesamowite. Nie mam pojęcia, jak to działa. Po prostu włączyłem synchronizację pionową w tej grze i... Ona nie działa. Po prostu. Cześć, świniaku. Dobranoc, świniaku. Miło było.
pancerzyk formuła, please. Rozwalę w sumie... Cześć wam. Jakie lagi! Nie mogę tego, bo nie nagrywam ekranu, tylko nagrywam grę samą w sobie i nie mogę zmienić rozdzielczości, bo nie wiem, czy mi nie wywali gry przypadkiem. Także przeżyjemy to. Zobaczymy później. Myślałem, że tam coś będzie. No nic. Przeżyjemy to i... W następnym odcinku będzie już mniejsza jakość, niestety. Hey guys! Hey guys! Ja się boję teraz do kogokolwiek w ogóle podejść. Bo obrażenia, prawda? Trochę was tu jest. Zakładam, że po prostu was tu jest więcej, no nie? Niż normalnie miałoby być. Widzicie, jakie zdaje się, to był jeden gościu, tutaj myślałem, że ktoś za mną jeszcze się pojawił stąd, no nie? Ciekawe. Dobra, co mamy dalej? Skurczy byków! To ała! Okej, jego skoki są inne w tej grze niż były normalnie. Znacznie inne. A to będzie fajny tekst. Czy ja ci nie dokopałem dwa pomieszczenia wcześniej? Dokopałeś, Sirsam. Tak właśnie zrobiłeś, dokładnie tak. O Boże, czy ja ci nie dokopałem dwa pomieszczenia wcześniej? To w sumie były dwa pomieszczenia wcześniej. Nice. Czy spadnie na mnie? Nie, lecą gnaje już do mnie. O ciebie to trzeba rozwalić od razu. Okej, okay, to będzie sekret, ja sobie zapiszę grę. Boże, co to było? Ej! Ej! Stagnuję! Ale ten klej był bardzo nie okej. Okay. Paskudny był ten klej. Dobra, tu zapiszę grę w takim razie. Bo tu jest sekret i tutaj, żeby nie zginąć i dostać serduszko, musimy wpisać mental. Jeżeli odbijemy się od złej litery, to nabijemy się na kolce, czyli M, E, N, T, A, L. Tak musimy się odbić, także zaczynamy od M. Oh shit. Od E? Dobrze, musiałem na M, na N polecieć już. Men, ty, A, L. There we go i mamy serduszko. Hell yeah, brother. No i teraz możemy się od chyba od czegokolwiek odbić, jak pamiętam, bo to nie dostaniemy już kolcy na głowę. Super, to mamy ogarnięte, zapiszę sobie grę po raz kolejny, bo się boję. No i tu mamy coś, czego nie było w jedynce. I to jest właśnie jeden z tych elementów, przez których ja tej gry po prostu nie lubię. Nie to, że nie lubię w nią grać, ale po prostu uważam ją za najgorszą, jedną z najgorszych części w serii, czyli łamigłówki. Czyli tego typu właśnie rzeczy, gdzie musimy po prostu unikać rzeczy. To jest czasochłonne, to jest monotonne i jakby jeszcze raz to zrobi, to nie jest tak ekscytujące, nigdy nie było ekscytujące aż tak. Sirius Sam jest grą, to jest strzelanka, to nie jest łamigłówka, to nie jest, nie wiem, puzzle game. Nigdy nie było, nigdy nie powinien być. To jest po prostu, chcieli zrobić coś innego niż w jedynce. I im się to udało, mówiłem to już wcześniej. Ale to jest strzelanka, ja tu wchodzę nawalać do potworów, a nie przechodzić przez łamigłówki, krótko mówiąc, więc... Dlatego moim ulubionym poziomem w Sirius Samie zawsze będzie wielka piramida, bo tam wchodzę i napieprzam, nie muszę się o nic martwić. O w dupę, to jest golem. Lol, jak on padł szybko. Golem lawy, tak. Jest to przeciwnik, który był bossem, no i też normalnym przeciwnikiem w sumie w jedynce, także. Dało nam się to przejść. Daliśmy radę, chociaż takie nie laguje aż tak często. Więc dajcie mi znać, czy jedziemy z grafiką w dół, czy zostajemy tak jak jest. Czy przeżyjecie po prostu... troszeczkę lagów, no nie? Od czasu do czasu w tej grze. Dajcie mi znać, co, jak uważacie, jak powinniśmy zrobić, krótko mówiąc. O, i tu jest nieśmiertelność właśnie dla nas. Długi jest ten poziom swoją drogą. Zabawić się chcę! Boże, Sirius Sam z raperem. Givey mam dwie, zabawić się chcę. No i problem jest taki, że my chcieliśmy tą nieśmiertelność po tym, jak te kleje się pojawią, bo teraz się pojawią kleje, skoro mamy dwójkę. I to nam właśnie gra mówi, że dwójka jest najlepsza na klej. Używaj dwójki. Pierwszy raz w serii chyba nam to mówią. Chociaż w jedynce też było miejsce, gdzie zbieraliśmy dwójkę i było dużo klejów. Never mind. Zbieramy to i dopiero się kleje pojawią. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? To i zabija ta strzała? O-o. No, zabija, tylko muszę być biega blisko nich. Jak one skaczą, są pojąbane w tej dwójce, te kleje. Ja nie wiedziałem. I jej się ich uniknąć normalnie. What the fuck, widzieliście, widzicie to? Ej, yo, what the hell, man?
Oo! Fuck! Ja się muszę do niej przyzwyczaić! W czwórce też się musiałem do Claire'u przyzwyczaić. Dobra, fuck me, man! Leave me the fuck alone! Oh shit, z tyłu! Ja dostałem obrażeń! Dobrze, że będę serduszko, bo byłaby lipa inaczej. Nie mogę nikogo trafić! O, zrobiłem dwa naraz, kit. O, tu też zrobiłem dwa naraz. Oh my god! Aaaa! Ty świnio! Zdychaj! Tego się nie spodziewałem. Po tego Sirusama naprawdę nie pamiętam. Pamiętam tego Sirusama gorzej niż jedynkę. A mówię, że jedynki nie pamiętam, nie? Także śmiesznie, będzie interesujące na pewno. Okej, ammunition, ammunition, very important is ammunition. O, i tu jest kolejna łamigłówka właśnie, jak widzicie. No, dobrze, pokaż mi dane taktyczne, miażdżyciel, dokładnie. No to jest, nie jest ciężkie, to jest proste, żeby to przejść. Ale po prostu nie lubię tego, to jest po prostu takie monotonne czekanie na... Oh fuck. Nie, na tej stacji się włącza NTN, dlaczego? Dlaczego? Sobie zapiszę grę. Nie chcę umrzeć w tym miażdżycielu. To udało się. No i teraz do wyjścia, bo dwa guziki zostały kliknięte. Here we go. Pamiętam, że w ogóle te poziomy są dłuższe niż w jedynce. O, tu w ogóle jak ścina. Jezu. Jezus! Jakie lagi, help! Przez tą stronę patrzeć nie mogę, bo to są przeciwnicy. Dobra, udało się. Ten kolem padł i nagle zostało lagować. I przeciwnicy po prostu tacy specyficznie po prostu lagują, nie mam pojęcia. Dobra, udało się. Nie, lokalizacja, zobaczcie. Ciekawe. Okej! Okay. Pan Arachnoid. Nie ma, stary, takiej możliwości. Kolejna z panu? Czerwone jest na dwa hity. Okej, okay, będę pamiętał. Rakietnica, bo się boję, że mi wyskoczy nagle na twarz. Ale tak nie. O kurna, jest kukurbito. A jego bym nie chciał z rakietnicy atakować. Right. Idziemy dalej. Mamy sporo zdrowia. Pancerza mamy trochę mniej. Nie wiem, czy pominąłem pancerza tam. Już nie wrócę. Chyba pominąłem. O, cześć! To jest kolejny przeciwnik. Oni są coś jak bez głowy, tylko że... Dodatkowi po prostu i tyle przeciwnicy. O, Zorgi, dokładnie. Ten poziom jest długi. Nie pamiętałem, żeby był taki długi. Ja wiem, że tu będzie sekret, muszę sobie zachować jakietnicę. Wiem, że tu będzie fajny sekret. Wiem, że tutaj jeszcze jest sekret. Ale ja nie zabierzam w żadnym wypadku po niego skakać, bo nie chcę umierać 5000 razy, krótko mówiąc, naprawdę. Nie chcę, po prostu nie chcę. Ja na to po prostu skaczemy, jest portal, z tego co pamiętam, właściwy trop. Wspaniała robota sam. Dzięki wielkie, doceniam. Jesteś ze mnie dumny. Ja z siebie też jestem dumny. Gdzie jest ten gruby? Au, 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 z tyłu! Ja to te obrażenia masywne. Zdychaj! Dobra, no nie ma rady, no. Dobra, typie. Te kuleczki rozwalaj, zobaczymy co wtedy zrobisz. Dobra, albo ich nie rozwalę, bo jestem ułomny i nie mogę ich trafić. A moje pociski nie trafiają, nie wiem. To trochę coś tam dostaje, no. Pomału, pomału, ale dostaję, to jest najważniejsze. Dobra, pomału, pomału. No, był za mocny, nie mogę mu trafić. Sam się amunicję oszczędzać. Szczerze. Szczerze? Mamy teraz dwie bronie wręcz, co jest interesujące. Mamy nóż i mamy piłę. Okej, okay, mamy most też przy okazji. Ja sobie oczywiście użyjemy. Ten się nie zapadł, tak jak w jedynce. To jest plus. I teraz pytanie, czy tu jest to faktycznie? No musimy tu skoczyć, tak czy siak. Także hop. Tak, na dole tam było, widzieliście? Była rakietnica chyba.
Wiecie co? No jest! Hops! Nie, odbiłem się od... Dobra, odbiłem się od tego. Szybkie wczytanie. Wspomniałem, że jak tu skaczemy, to się odbijamy od tego. I forgot. Okej. Okay. Hops! Please! Nope. To chyba nie możemy nawet... Nie możemy nawet doskoczyć chyba tutaj już. Jak tam doskoczyć? Może teraz? Udało się. Nie udało się! Come on! Idealnie się wybiłem. Ja wierzę, że mi się uda, krótko mówiąc. Ja naprawdę wierzę, że mi się uda. Tylko muszę dobrze... Nie, to był zły skok chyba. Był zły skok. Nie mam pojęcia, czy o to chodzi, czy się tam jakoś inaczej skacze? Mi się wydaje, że stąd. Byłoby lepiej, nie? Chyba stąd najlepiej. Udało się! O wiele lepiej! Udało się! I tu jest portal właśnie, który trzeba wrócić. Udało się, dobra, fucking hell. Brawo ja. O rany, i tam widzicie, mamy serduszko też. Ja wam pokażę, gdzie jest sekret do tego serduszka. Nie wiem, czy dostanę obrażeń tutaj. No, nie wiem, dostałem, dobra. Rakietowy patrol gotów do akcji. Zebraliśmy 3 rakietnice w ogóle już teraz. No nie, znowu on. 2 są? Boże, ile ich tu jest, przeciwników! Help! Help me! Gdzie oni są? Ej, nie widzę! Tam jest jeden. Na górze jest chyba drugi. Co ja dostałem od kamikadze? O, oni mnie tu zabiją. Gdzie on jest? Pomocy, nie widzę ich! Uratowało cię drzewo, gnoju. Chyba dwa... Czemu ja dostaję tak mało obrażeń? No! Padnij! Jezus, umrę tu! Umrę tutaj! Nie wierzę w to! On jest tam na górze, aha! Nie widziałem go! Zdechnij! No i dostałem od kuli. Gdzie ja mam zapis w ogóle? Ja mam przy tym jakiś co zapis. God damn it! Nie, odbije się, dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Będzie cięcie. Udało się. O wiele lepiej. There we go. Zapis tutaj. Dobra, zaraz się z wami rozprawię, cwaniaczki, w takim razie. Szybko umarłem w takim razie. Bardzo szybko umarłem w takim razie, naprawdę. Ja teraz ich nie widzę, nie? To jest najgorsze. Oni widzą mnie, ja nie widzę ich! Rakietowy patrol gotów do akcji w ogóle, jaki tekst. Dobra, tu mi się udało go zabić. Dobra, teraz ich trzeba załatwić jak najszybciej. Gdzie oni są? On tyle ma zdrowia? Poważnie? 3 strzały na niego trzeba ze snajperki? Gdzie? A kurwa! Co za kutas? Techniej! Dziękuję! Fuck my life, tu jest sekret, by the way. Zapis po raz kolejny. Dobrze, nie wiem, czy nie będzie ryb przypadkiem, także muszę uważać. Możliwe, że będą właśnie, także trzeba uważać, bardzo, bardzo. Bo dziwne, żeby w wodzie nie było ryb, także... Wiecie. Osiągnięcie za używanie flamethrowera pod wodą. Było w którejś części, nie pamiętam w której. W Remasterze chyba było. Albo w Fusion. Albo w Revolution. Nie wiem, dużo Sirius samo było swoją drogą. Okej. Już wypływam, już, spokojnie. Już wypływam, już jestem na powierzchni prawie. There we go. No okej, okay. Daliśmy radę. I tu jest serduszko do zebrania dla nas. Jej! Tam jest znowu ten gnój zielony. Nie, dobrze. Coś się pojawi tutaj, żeby nas ukarać i wyjaśnić. Mam nadzieję, że nie. Nie chcę umrzeć, także zapiszę sobie tutaj grę.
Nie chcę iść dookoła, tylko chcę tutaj zejść. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. No i teraz pan golem się powinien tutaj pojawić, albo już go rozwaliłem. Nie, nie ma pana golema. Dziwne, że był wcześniej. I see świnia, I shoot. O, w dupę, okej. Okay. Oj, oj. O, nie zdążyłem przeładować. Co za typ? Jak to, on nie umarł? What the hell, bo jest zdrowie, które dopiero co zdobyłem. Dzwonię na policję. Gdzie jest moje zdrowie, które dopiero co zdobyłem? I tak się o nie starałem, god fucking dammit. Okej, okay. O, widzę, jak to idę po lewej. Już go nie ma. Pipe. Tak, tak. Jeszcze jak. Chodź. Chodź. Tak myślałem właśnie. Chyba w wodzie są ryby. Tyle pamiętam. Po to są te deski, ponieważ w wodzie są ryby. Idziemy sobie tutaj na lewo. Jest jakaś półka. Czy ta półka coś dawała mi? Tutaj chyba tak. Ja nie jestem przekonany co do tego. Tego się nie da rozwalić chyba. Też nie, to by się dało rozwalić, nie? Nie, nie da się tego rozwalić. Nigdzie ogólnie nic nie ma. Ja pamiętam, że coś tutaj chyba jeszcze było do zabijania, jakiś sekret, ale mogę się oczywiście mylić. Oczywiście można przejść tutaj tak. I się nie przyjmować całą tą wodą. Tak, po prostu. No nic tu nie ma chyba więcej. Ale wydawało mi się, że coś tu było, jeszcze jakiś sekret. Aczkolwiek nie jestem przekonany. No, na pewno są sekrety w wodzie. O, oh shit. No, jestem w dupie, bo są ryby. A, shit! Wychodzą na brzeg, prawda? Tak. Idą za nami. Elektryczna ryba z rib. Jest tak samo paskudna, jak była zawsze. Więc... Chyba zapiszmy gej i wpłyniemy tutaj. Let's see. Let's see. Co się złego może stać, prawda? Zawał? Probably. Ale to jest zdrowie ukryte. There we go. Nice and dandy. Nie, tego nie znalazłem, bo nie chciałem wchodzić do wody z rybami, także. Miło było ten sekret znaleźć, mimo wszystko. No przejdźmy już tutaj do końca. Nie wiem, czy to nie jest koniec poziomu już przypadkiem. Tak, chyba tak. Chyba tak. Chyba tu już jest koniec. Prawda? Tak jest. O mój Boziu. Statystyki, sekrety, 10 na 12. 10 sekretów zdobyłem, 30 minut rozgrywki. Szacowany czas 40 i ja grałem 42 minuty. Okej, okay. Trudny poziom. No cóż. Dolina Jaguara, pamiętam tu. Pamiętam ten poziom, jest ciężki jak diabli. Dolina Jaguara. Okej, okay, zapisuję sobie go oczywiście, dwa razy się zapisała. I dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie pierwszego odcinka z serii Serious Sam II Starcie. Jest spolszczona, jest lepsza mi się wydaje. Także cóż, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć i pali. Zapraszam was na kolejne odcinki z serii Serious Sam II Starcie. Trzymajcie się, pa pa.